Bardzo trudno coś zrobić o nim w taki sposób, w jaki ja staram się robić filmy. To znaczy, żeby osiągnąć jakąś syntezę przy minimum słów. Najważniejsze było to, żeby znaleźć kierunek, w którym trzeba iść, żeby dojść do pewnej syntezy. Zrobiłem dosyć obfitą dokumentację. Zapoznałem się z wszystkimi jego tekstami. To mi dało materiał do wybrania kierunku. Szereg pomysłów omawiałem z nim. Mimo tego, że on mówił, to jest twoja robota, ja ci pozostawiam całkowitą swobodę. Ale jak przychodziłem z czymś, co do niego trafiało, rzeczywiście, no to mogłem to wyczuć. Mnie się zdaje, że jego najbardziej poruszało to, że to nie jest zamiar zrobienia o nim powierzchownego dokumentu, tylko że to jest jakieś poszukiwanie sposobu na powiedzenie o nim czegoś fundamentalnego. Zarówno jeśli chodzi o jego sztukę, jak i sytuację jako człowieka i artysty wobec jego choroby. Bo fakt, że on od kilkunastu lat cierpiał na chorobę, która mu utrudniała wykonywanie jego profesji, miał tutaj ogromne znaczenie, jak i to, że lekarze, z którymi on miał do czynienia, uznali, że oni już nic nie mają do zrobienia. A jego wola życia i przetrwania była tak wielka, że postanowił ten wysiłek wziąć na siebie i jeszcze kilkanaście lat żył i jeszcze kilkanaście lat tworzył. A mieliśmy nadzieję, że nas wszystkich przeżyje. Tu jesteśmy w Wersalu, w nowo oddanym do użytku Centrum Zajęć Dziennych dla Młodzieży Upośledzonej. Jesteśmy w holu, w którym umieszczony został powiększony rysunek Pawła Jocza, wykonany specjalną techniką w metalu. No i zainstalowany tutaj kilka miesięcy temu. I podobny obiekt, który będzie tym razem zainstalowany na fasadzie zewnętrznej budynku wykonanej ze szkła, wybrałem jako przedmiot do finałowej sceny filmu o Pawle. Paweł właściwie od początku zajął takie stanowisko, że to jest twoje dzieło, więc ty myśl o tym, jak to zrobić tak, jak ty byś chciał. To jest materia, którą trzeba utrzymać w stanie plastyczności właściwie aż do zmontowania materiału. Często są zmiany wynikające ze względów organizacyjnych, ze względów produkcyjnych.
To był film w całości inscenizowany, natomiast kosztoryzowany w kategoriach filmu przeciętnego, dokumentalnego, jakie się robiło wówczas w wytwórni filmów oświatowych. Ustalono, że zrobimy to tam w 16 dni zdjęciowych. To wszystko było robione na hali. No ale w systemie, którym to robiliśmy, kiedy założona była bardzo duża liczba przenikań robionych bezpośrednio na kamerze. Tam nie było żadnych przenikań laboratoryjnych w tym filmie. No to oczywiście szło to w takim tempie, w jakim tylko mogło iść. Więc po tych 16 dniach mieliśmy zrobione mniej więcej 40% materiału. No ale ten projekt miał w wytwórni już kilku entuzjastów. Mimo tego, że był zrobiony do niego scenopis rysunkowy, to nie bardzo redaktorzy i decydenci zdawali sobie sprawę, o co tutaj chodzi. No ale ustaliliśmy, że tak czy owak trzeba zrobić przegląd zrobionego materiału po jakimś takim minimalnym podmontowaniu go. No i okazało się, że to było na tyle przekonywujące dla decydentów, że dostaliśmy dofinansowanie, żeby to skończyć. I chyba, nie wiem, po jakichś 3-4 miesiącach wznowiliśmy tą robotę. Przenikania były robione na kamerze. To było robione na Cinefonie, gdzie jest takie urządzenie, które pozwala skończyć ujęcie na wybranej długości. Mogło to być ciemnienie na 3 metrach, mogło to być ciemnienie na 1,5 metra, czyli od 3 do 6 sekund, gdzie sektor zamyka się powoli na każdej klatce. Wobec tego każda klatka jest po kolei mniej eksponowana. Potem można cofnąć taśmę o tą zamierzoną długość ujęcia i kolejne ujęcie rozpocząć na otwieraniu sektora. I na oryginalnej taśmie w ten sposób zostaje zanotowane przenikanie. Tutaj był wielki wkład ze strony operatora, którym był Staszek Śliskowski, który był osobą główną, która zdecydowała, że to trzeba zrobić na planie. Przemyśleć to tak dokładnie, ponieważ on miał doświadczenie duże z animacji. No musieliśmy to bardzo dokładnie przygotować i to się sprawdziło. To, co jest dokumentem, no to jest rzeczą już nie do odtworzenia. Czyli to, co kiedyś ktoś zrobił i to, co się przeleżało. Bo z drugiej strony termin dokument inscenizowany, to jest tu wewnętrzna sprzeczność. To były filmy paradokumentalne. W tamtych czasach się tego terminu nie używało, a wydaje mi się, że obecnie jest to najwłaściwsze określenie.
to jest film, który jest o tyle daleki od dokumentu, że on nie przedstawia rzeczywistości zastanej, tylko myśmy tam zainscenizowali wiele scen przedstawiających to, jak funkcjonowała ta fabryka od swoich początków. Ona zaczęła funkcjonować przy końcu XIX wieku. Natomiast w czasach, kiedy robiłem ten film, zdjęcia do tego filmu robił Zbyszek Rybczyński, to ta produkcja już była znacznie uprzemysłowiona. I wiele przedmiotów, które w tym filmie jest pokazywane, to zostały specjalnie odlane z form, które ja znalazłem na strychu starej części fabryki i porobili mi tyle odlewów, ile było potrzeba do tego, żeby ten film, żeby one mogły w filmie zaistnieć. To jest jeden czynnik, sięgnięcie do historii. Drugi czynnik to była groźba wisząca nad tą fabryką, która z pewnym opóźnieniem, no ale niestety się spełniła. No i może trzeci element to było jakieś nawiązanie do konkursów Biennale Fajansu. Tam wymagania artystyczne stawiane malarkom dzięki tym konkursom szalenie poszły w górę. To, co myśmy tam przedstawili, to nie było zdobnictwo rutynowe, tylko to było takie zdobnictwo, w jakie te panie się angażowały po to, żeby zrobić jakieś modele na kolejne biennale. W takiej produkcji jest dużo odrzutów, które normalnie były wywożone na, regularnie wywożone na jakieś wysypisko, czy może odwożone do jakiejś fabryki do przemiału i do dalszego spożytkowania jako surowiec. No ale myśmy zdołali uzgodnić, żeby oni nam od początku naszej działalności w tej wytwórni to wszystko zatrzymali, gdzieś tam pod jakąś wiatą gromadzili stosy tych odrzutów. No i mieliśmy tego dosyć, żeby zostawić całe podwórko. Planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji jest rok 1976. W planie szczegółowym zagospodarowania dzielnicy Śródmieście, tereny, na których obecnie znajduje się zakład fajansu, przeznaczone zostały pod budowę ogólnomiejskiego centrum usługowo-handlowego. Wojewódzka Komisja Planowania wnioskuje zatwierdzenie koncepcji budowy fabryki fajansu w dzielnicy Włocławek Wschód jako inwestycji odtworzeniowej obecnie istniejących zakładów fajansu w centrum przy ulicy Kościuszki, zbudowanych około roku 1873. Podstawa prawna, uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 29 maja. O artystach można powiedzieć o tym, że dostają nagle propozycję jakiegoś wykonania, jakiegoś dzieła, które jest dla nich jakąś wielką szansą. To jest tak jak przy zbliżeniu się z czymś, co człowieka fascynuje. Ta sztuka robi wrażenie jakiejś makabrycznej groteski. Jest to groźne, miejscami śmieszne, miejscami komiczne, jakieś niesamowite. Jest to o dwóch szaleńcach, zbiegłych oprychach, którzy dostają się na lokomotywę i pędzą na złamanie karku. I stąd ta twarz, taka metalowa,
blaszana, żelazna. Później jakoś mi przyszło, że się tam gotuje, kotłuje, bucha. Tak jak w Strasznym Dworze można było znaleźć syntezę poza ludźmi, to tutaj chciałem, żeby to był jakiś stwór na kształt i podobieństwo ludzkie. Zapytałem Waldka, jaki on by miał ochotę sam zrobić plakat. I tu powstał, i tu się pojawił Witkiewicz i ta szalona lokomotywa, o której on mówi, o których bohaterach on mówi własnymi słowami. Że to jest dwóch szalonych facetów, którzy, prawda, wsiadają na lokomotywę i pędzą przed siebie. Nie czytając fragmentu tekstu, prawda? Nie posługując się uczoną wypowiedzią krytyczną, tylko sam do tego podchodzi. Sam to widzi własnym okiem. Jeżeli ktoś idzie na wystawę obrazów czy malarstwa, to on idzie oglądać. Jeżeli ktoś idzie ulicą, to niekoniecznie idzie oglądać plakaty. To też plakat powinno mu się pokazywać i to wbrew jego woli nawet. Mnie w każdym wypadku zależy na tym, żeby plakat został zobaczony, żeby on był widzialny, a jeżeli ktoś zechce przystanąć, to już jest dużo. Kto wie, czy nie wszystko. I to już jest taka cicha wojna między nami kolegami, przed kim zatrzyma się ten warszawiak śpieszący na deszczu. A tu jest, ty masz tu kolekcję jakichś pięknych takich, czy to są pozostałości twoich realizacji? I miałam taką, te klocki wszystkie? Tak, miałam taką alejkę drzew maszyn, było ich 10 chyba, ale później różne koleje losu i one stały, i to było ciężar, na którym one stało, i część to są podkłady kolejowe, które cięłam, troszkę obrzeźbiałam. Rozumiem. One się w sumie zniszczyły, ja trzymam tylko fragmenty. Są takie wspomnienia niektórych rzeźb i kilka rzeźb całych, tylko w częściach. Tak. Znając filmy Andrzeja, są to perełki, są to dzieła o twórczości. Dzieła Andrzeja o twórczości artystów. Więc jest to dla mnie wielki zaszczyt, że Andrzej chce. Chciał już dawno. Nie tego. I szukaliśmy, teraz się pojawią. Mam na szczęście, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No ja mogę powiedzieć, że to, do czego zabraliśmy się teraz ostatnio w tym roku i co zostało już jakoś zapisane jako nasz projekt, to ma swoje korzenie w różnego rodzaju naszych spotkaniach i rozmowach sprzed lat. Już daliśmy pewną propozycję i już jesteśmy po części zamierzonej dokumentacji. I film składałby się w pewnej mierze z prezentacji pierwszego nurtu realizacji Ludwiki, to znaczy właśnie Przyrządów Równoważnych. Natomiast dalsza część filmu to będzie poświęcona właśnie temu, co Ludwika nazywa poetycko krystalizacją przestrzeni, czyli jakimś dialogiem jej realizacji z wybraną przestrzenią.